"Teraz pani zobaczy, co się dzieje w tej chwili w mieszkaniu przy Bristol Court 489," powiedział. Bell z niedowierzaniem wpatrywała się w kolorowy ekran. Widać było na nim gustownie urządzone mieszkanie jej siostry. Kobieta śpiąca samotnie na wielkim łóżku to niewątpliwie Jillian, także pielęgniarka. Był to jeden z głównych powodów, dla których Bell wybrała ten zawód. Gdy ich rodzice zginęli w wypadku samochodowym, Jillian zaopiekowała się czternastoletnią siostrą, poświęcając dla niej swoje życie osobiste. Bell uważała ją za najbardziej życzliwą, inteligentną i konsekwentną osobę, jaką kiedykolwiek znała. Kamerę umieszczono nad osłoną karnisza w sypialni. Na widok Jillian, przewracającej się spokojnie z boku na plecy, Bel znów zaczęła gwałtownie łapać powietrze. Spokojnie ostrzegł mężczyzna. Wolniej. Tak. Właśnie tak. Proszę. Niech pan nie robi jej krzywdy. Pochylił się nad nią. Bel skuliła się, gdy puste oczy zabójcy znalazły się na tym samym poziomie co jej. W świetle ekologicznych halogenowych żarówek jasna cera mężczyzny miała sinawy odcień. Proszę uspokoić oddech i słuchać. Jeśli chce pani uratować życie siostry i nie cierpieć, musi pani uwierzyć, że zrobię dokładnie to, co mówię. Wierzę, już wierzę, niech pan to wyłączy niech pan wyłączy kamerę i zostawi ją w spokoju. Coś pani obiecam, pani Coates szepnął. Jego wargi niemal dotykały jej ucha. Obiecuję.